Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Będzie on realizowany na poziomie samorządowym. Aby móc go otrzymać, należy spełnić podstawowy warunek będący kryterium dochodowym. Wsparcie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2020 nie przekroczyła kwoty 2100 zł netto. Przysługuje również osobie prowadzącej gospodarstwo domowe wieloosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2020 nie przekroczyła kwoty 1500 zł netto na każdego domownika. Nie ma potrzeby załączania do wniosku zaświadczeń o dochodach. Wnioski można już składać. Jak poinformował prezydent Suwałk, kierować je należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy ulicy Filipowskiej 20 do działu świadczeń rodzinnych. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 roku, wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach. Pierwsza z nich do 31 marca i druga do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca bieżącego miesiąca, nadal będą mogły ubiegać się o to wsparcie. W takim przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie i nie później niż do 2 grudnia bieżącego roku. Na stronie internetowej ośrodka znajdującej się pod adresem mops.suwalki.pl nie sposób nie zauważyć zakładki wiodącej do pełnej i szczegółowej informacji na temat wszelkich zasad, warunków i niezbędnych informacji na temat świadczenia. Tutaj znajdziemy również wzór wniosku. To obszerny, wielostronnicowy formularz, który należy wypełnić z uwagą, ponieważ za złożenie nieprawdziwych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.